Anna Kalata. Minister Anna Kalata, oczywiście. Proszę bardzo, czy ja mogę mówić do pani minister, dzień pani dobry. Minister? Dzień dobry. Dzień dobry. Może lepiej pani Aniu. Ja nie jestem pani Aniu. Pani Aniu, pani Aniu, zamkniemy drzwi? Tak. Pani Aniu, zapniemy pasy teraz. Tak. Jak pani wygląda? Pięknie. Tak. No pewno. Lecimy, nie bez żadnej tam dekoncentracji. I widzą może troszkę mniej wyrobionym politycznie i celebrycko, przypomnę, że jedzie z nami Anna Kalata, która kiedyś była ministrem pracy i polityki społecznej. To było w rządzie Marcinkiewicza i Kaczyńskiego, czyli 2006-2007, dobrze pamiętam? Tak jest. I z tego na pewno wiele osób kojarzy panią minister, ale pani Anna Kalata dokonała też rzeczy dość spektakularne, jak chodzi o wygląd, ponieważ przerobiła się na całkiem inną kobietę. Przede wszystkim witam państwa bardzo serdecznie. Jezu, ja cały czas gadałem i w ogóle nie pozwoliłem nic powiedzieć. Już się zamykam. Nie ma kłopotu. Oczywiście przerobiłam się. To takie trochę zabawne słowo, ale zmieniłam wiele w swoim życiu, co przełożyło się również na mój wygląd. Przeszłam na dietę. Ach, to była dekada temu, więc już nawet niewiele z tego czasu pamiętam. To było tak, że teraz niedawno, jak czytałem, była rocznica tej decyzji, prawda? Wielkiej przemiany. Tak, tak? Bo to było chyba dokładnie 15 czerwca 2007 roku, czyli w tym roku minęła właśnie dekada. Widzimy teraz, jak pani minister wyglądała, no, dekadę temu. Absolutnie tak. Fajnie, nie? No tak. Ale to było też tak, że w ogóle to pani początkowo nie przeszkadzało, że właśnie pani wyglądała tak, jak widzieliśmy na zdjęcia. Nie tak jak teraz, tak jak przed chwilą, prawda? No, nie. Byłam taka, powiedzmy, byłam troszkę taka, bardziej. Byłam taka, bo byłam. Znaczy, miałam wrażenie, że kobieta 40+, już jest taką sędziwą kobietą, z dorosłymi prawie dziećmi. I jest to taki naturalny wygląd. I jak tam jest troszkę więcej tego kochanego ciałka, to nic złego, prawda? Absolutnie tak. I pojechała pani do Indii. I się stało. Jako minister wtedy jako jeszcze, minister, prawda? Tak. I coś tam się w głowie przełączyło. Co się przełączyło w głowie wtedy? Ja często mówię, że odnalazłam cząstkę mojej własnej duszy i matko, poczułam się taka kompletna. Zapragnęłam coś zrobić, coś zmienić. Nie miałam pomysłu co, więc pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to przejść na dietę. Zapragnęłam wtedy wyglądać jak 18-latka, to znaczy jak Anna, kiedy miała 18 lat. Aha. No i to pragnienie Bo Anna, było tak jak miała 18 silne, lat, była taką, rozumiem, lufą, prawda, laską. No, powiedzmy, no. W każdym razie mniej więcej tych samych kilogramów, co w tej chwili. No. I jak to się stało? To w ogóle nie będę jadła nic? Tak będę sobie żyła powietrzem, no tak, słońcem, tak, na wodą? Początku to mniej więcej tak było. A to nie wolno tak chyba robić, nie? Tak. No, nie wolno. Informacja dla tych, którzy... Po miesiącu lampka się zapaliła, 2 dni szpitala. I zmądrzałam. I wtedy sobie zaserwowałam już nie dietę 500 kalorii non-stop, tylko dietę 1000 kalorii, gdzie włączyłam pieczywo. Co to jest 500 kalorii na przykład? Ile to jest do zjedzenia? Co trzeba wrzucić do siebie, żeby było 500 kalorii? No to już mówię. Jedno jabłko, jeden pomidor, 2 ogórki, kawałek kapusty, jeden sok warzywny i finito. Na cały dzień? Na cały dzień. I co? I za chwilę po prostu battery low, tak się zrobiło, tak. I zjazd do bazy. I kontrolka na... Dokładnie. Na pulpicie się zapaliło. Nie wolno tak. Nie wolno. No, i... Dobrze. I zaczęło się troszkę mądrzejsze, rozumiem, odchudzanie, tak? Tak, takie już, tak. Takie które nie, tak, nie 13 kilo zrzuca w ciągu miesiąca, a 2-3. I to trwało kolejnych 12 miesięcy. No, wtedy eksperymentowałam z wyglądem zewnętrznym, włosami. A jaki skalpel? Mogę zapytać o to? No nie, no nie. Znaczy, no nie, że sprawdzali. Nie mogę zapytać, czy nie, nie było. Nie, zapytać można. Dobra. Zawsze, ja się nawet sama tym chwalę. Aha. Oczywiście niewiele osób w to wierzy, że no tak. To wszystko odbyło się naturalnie. Odbyłaś tak zwane, tak, jasne. Tak, tak. Mhm. Czytałam te wpisy na internecie komentujące moją metamorfozę, kiedy w 2010 roku zrobiło się o niej głośno, no więc może nie będę ich przytaczać, ale sympatyczne nie były. W każdym razie były właśnie związane z tym, że nikt nie wierzy w moją naturalną przemianę, ale ona jest stety albo niestety faktem i wielu osobom polecam, ponieważ ja nie lubię skalpela. Pytanie, które mi chodzi po głowie przy tej przemianie, przemianie fizycznej, czy za nią też idzie, jej towarzyszy przemiana taka
psychiczna? Czy pani się charakter, nie wiem, zmienił? Pani się stała inna, lepsza, gorsza? Czy za tym, za fizis idzie coś jeszcze w środku? Znaczy ja myślę, że zaczęło się od tego mentalnego, psychologicznego podejścia bardziej. I to pociągnęło za sobą te zmiany fizyczne, ponieważ ważne jest, czy będziemy potrafili zajrzeć w głąb siebie i jakby wydobyć to, co mamy w głębi duszy. I myślę, że to jest jakby ugruntowanie również systemu wartości, tego, co w duszy zagrało, tego poczucia szacunku do całego świata, do siebie, do wszystkich innych, tego poczucia miłości, jedności, równowagi. Jest jakby wiele aspektów, na które w tej chwili baczniej zwracam uwagę niż kiedyś. Czyli generalnie przed przystąpieniem do takich fizycznych cierpień pod tytułem wprowadzam dietę NZT, nie żryj tyle, jeszcze dobrze sobie to w głowie poukładać. Absolutnie, prawda? Tak, no bo to pomaga w ogóle, ponieważ wspieranie się jakby medytacjami i jogą oddechu pomaga wytrwać w postanowieniu, bo trzeba mieć silne postanowienie, determinację do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. Ja tutaj nie mówię tylko o wadze, bo nie każdy z nas potrzebuje zrzucić wagę. Wiele osób jest szczupłych, chociażby jak pan, i jakby nie potrzebuje walczyć pani ze sobą. Pani minister, o uwaga, uwaga, tu się muszę pochwalić. Lat temu, no też jakieś 10-11, u mnie było blisko 100. Teraz jest 80-81 i tak sobie pomyślałem wtedy, będąc jeszcze młodym człowiekiem, mocno 30+, nie no, jak teraz przekroczę 100, to za chwilę będzie 100 coś, za chwilę będą tabletki na ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Bach. NZT, nie żyj tyle, a chyba więcej niż te 500 kalorii, trochę ćwiczeń i się udało, ale no, trzeba powalczyć. I, tak. I też coś musi stać w głowie, jakieś takie poczucie, nie mogę do tego, własnego umysłu. Nie mogę do tego dopuścić, ale dość o mnie, bo ja tu jestem tylko prowadzący, a gość jest najważniejszy. Czy musi się pani nadal pilnować, jak chodzi na przykład, nie wiem, o jedzenie? Na pewno tak. To nie jest tak, że sobie może pani powrzucać, nie. Jesteśmy na grillu. Myślę, że to jest genetycznie uwarunkowane, aczkolwiek wtedy, kiedy jestem na grillu czy na jakimś raucie, to nie oszczędzam się zbytnio, aha, ponieważ jestem jednak trochę łakomczuchę. No i co wtedy leci? Kiełbaska, karkóweczka, pączki, i pieczywko jeszcze z grilla, tak? Tak. No, niemniej jednak następnego dnia staram się pofolgować, czyli więcej warzyw, owoców, żeby wyrównać nadmiar kalorii poprzedniego dnia. Ponieważ jeśli chodzi o siłownię, to nigdy nie byłam najmocniejsza, więc reguluję swoją dietę po prostu ilością kalorii. Wiadomo. Wjechaliśmy w krakowskie przedmieście i widać, przed nami już się ustawiają kamery. Dzisiaj ważny dzień, pan prezydent Andrzej Duda ma powiedzieć, co by chciał zrobić z sądami, czy w ogóle będzie się tym tematem zajmował. Reporterzy już w pracy, pozdrawiamy kolegów. Pani też nie stroniła od polityki, a wręcz nawet była takim politycznym skoczkiem, prawda? No bo tak, SLD, UP było, była samoobrona i stąd właśnie ministerialne stanowisko. I już wszystko. PSL tam się nie kręcił? No, kręcił się, ale nigdy nie złożyłam deklaracji. Ale ta polityka była tam, bo gospodarka, bizneswoman i tak dalej, ale polityka też. Polityka społeczna i gospodarcza zawsze jest bliska mojemu sercu. I jakby te obszary związane z lewicowością, z poczuciem, że najważniejszy jest człowiek i jego sprawy, jest zawsze mi bliski. Nawet teraz, kiedy już dekadę nie jestem czynna w polityce, zwracam uwagę na pewne aspekty naszego życia społecznego, politycznego i gospodarczego, no ponieważ one wszystkie mają wpływ na nasze prywatne sprawy. Ale zachodzą kuszą z tej czy innej partii? Proszę powiedzieć. Raczej nie. Myślę, że ten okres Anny Kalaty jako polityka już jest historią. Wręcz tak? Taka? Znaczy, nie jest to jakaś bardzo sztywna deklaracja, dlatego że
podobno w polityce nigdy się nie mówi nigdy. Jeszcze sama nie mam opinii na ten temat, aczkolwiek kiedyś się po mojej przygodzie z SLD dałam skusić samoobronie, więc to był fakt. A jakiś żale z tego powodu teraz, że dała się pani skusić samoobronie, czy nie? No myślę, że nie, ponieważ programowo zawsze obszary lewicowe i te, które samoobrona w swoich programach prezentowała, zawsze były mi bliskie, więc absolutnie tego nie żałuję. Myślę, że wiele rozwiązań, które wtedy wypracowywaliśmy w ramach programu Solidarne Państwo, które było już programem koalicyjnym, dzisiaj po prostu są realizowane, więc... Ale na przykład nie wypracowaliście, tak sobie pomyślałem wczoraj się przygotowując do programu, nie wypracowaliście 500+. Przecież jakbyście wtedy wystartowali z 500+, to wy byście rządzili i to bym jechał z minister Anną Kalatą, szefową resortu, która zajmuje się sprawami społecznymi, pracą i tak dalej. Oczywiście, nie żal trochę, że nie wymyśliliście znaczy wtedy nie, 500+? Może nie tak, ponieważ każde rządy są w określonych uwarunkowaniach makroekonomicznych. Kiedy ja miałam ten zaszczyt pełnienia funkcji ministra pracy i polityki społecznej, objęłam urząd wtedy, kiedy stopa bezrobocia była między 16 a 17%. Dzisiaj jest 6,7, więc mamy zupełnie inne realia. Jeśli 1,5 miliona ludzi przez ten okres wróciło na rynek pracy, mamy większe wpływy z podatków, mamy inną sytuację budżetową i jest po prostu łatwiej podejmować pewne decyzje. Ja zresztą w okresie, kiedy byłam ministrem, też miałam się w tym obszarze czym pochwalić, ponieważ na rynek pracy w te 16 miesięcy, kiedy pełniłam funkcję ministra, powróciło ponad 800 tysięcy osób. Więc był to okres po okresie transformacji najbardziej dynamiczny, kiedy wzrastało zatrudnienie. I bardzo, bardzo też dobrze to wspominam. A wtedy w pani resorcie pracowała Elżbieta Rafalska, prawda? Tak, dzisiejsza... była sekretarzem stanu. Czy sekretarz stanu Rafalska nie przychodziła, słuchaj Anka, tak masz takie 500+, byś może wprowadził, a wtedy minister Anka mówi, nie, na razie się musimy z bezrobociem. Wtedy takich pomysłów nie było. Bardzo skupialiśmy się nad faktem ograniczenia bezrobocia. Aczkolwiek w momencie, kiedy już opuszczałam swój resort, był przygotowany program prorodzinny, wsparcia wieloaspektowego dla rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych. Były rozwiązania dotyczące zwiększania ilości żłobków, przedszkoli. To jest aspekt, który można powiedzieć do dzisiaj boli wiele matek, wiele rodzin, że nie mają możliwości skorzystania z tej formy opieki dla dzieci. 500+, bo będę się go jednak trzymał cały czas, bo to jest wydarzenie na scenie politycznej i społecznej. To jest dobry program, czy on ma same dobre strony, czy miewa też jakieś słabsze, jakby była minister od tych spraw oceniła znaczy, to, co obecna minister przede wszystkim muszę powiedzieć, robi. Że cieszę się, że on jest. Ale jak każdy program, każde rozwiązanie ma również te słabsze strony. Plusem jest oczywiście to, że zredukowaliśmy w znacznym procencie ubóstwo, skrajne ubóstwo niemalże w 98%, że nie mamy już problemu, który wtedy nas bolał, niedożywienia dzieci w szkole. Był program właśnie dożywiania wtedy wprowadzony za czasów naszej koalicji. Więc wiele aspektów wskazuje na to, że jest to dobre rozwiązanie, aczkolwiek można też wskazać pewne negatywne strony, a mianowicie takie, że nie zawsze środki, które są rodzinom przekazywane, są spożytkowane dla dobra dzieci. Mówię tu w szczególności o rodzinach, które są patologiczne, które... Ale to chyba nie jest akurat najważniejszy problem, nie, to nie jest, oczywiście, ponieważ tych rodzin nie jest wiele i w tym momencie, kiedy są one identyfikowalne,
pieniądz już dla nich jest bardziej znaczony. Tak, czyli, nie idzie do ręki i nie trafia rzeczowy. Na przelew, mówiąc krótko, wiadomo jaki absolutnie, przelew. Absolutnie tak, więc te, można powiedzieć, słabe punkty tego programu są na bieżąco przez rząd mówiłeś też dużo, że sporo kobiet może powiedzieć, jak ja mam chodzić do pracy za 1500, a dostaję 1500, bo mam troje dzieci i mi się należy, to ja nie będę do tej pracy chodzić, czyli że rynek pracy będzie opuszczany przez kobiety, które potem będą trochę bezbronne, jak będą musiały na niego wrócić. Czy to jest problem? Zgadzam się, może i to być... może być pewien problem, aczkolwiek też zależy, z której strony popatrzymy na statystyki, bo ogólnie rzecz biorąc, w momencie, kiedy bezrobocie radykalnie spadło przez ostatnie 2-3 lata, to jednak można powiedzieć, że nie widać dezaktywizacji kobiet, ponieważ coraz więcej kobiet jednak na ten rynek pracy trafia. Niemniej jednak, jeśli chodzi o bierność zawodową, to jednak jest prawie 25-30 tysięcy Polek, które właśnie w omawianym okresie stały się bierne zawodowo. I teraz jest pytanie, na ile ta bierność była spowodowana programem 500+, to, że im się po prostu nie opłacało pójść do pracy, opłacało im się pozostać w domu, żeby nie przekroczyć progu dochodowego, w szczególności jeśli mówimy o rodzinach z jednym dzieckiem, czy też wielodzietnych, gdzie zarobki były wyższe. Może to, mogło to w części przyczynić się właśnie do tego, że kobiety stały się bierne zawodowo. Ale nie jest to problem wielki, dlatego że biorąc pod uwagę stopę bezrobocia i to, że jednak globalnie w skali Polski coraz więcej kobiet pracuje, to nie jest to kwestia najważniejsza. To nie jest to kwestia, która mówiłaby, pomyślmy nad sensownością tego programu. Absolutnie. Jeszcze o polityce. Pani szef rządu 2007 Jarosław Kaczyński, Jarosław Kaczyński dziś, 10 lat później na scenie politycznej, prezes, najważniejszy prezes w Polsce. Jakie tu różnice widzi pani w tym polityku? Często jestem pytana, jak mi się pracowało z Jarosławem Kaczyńskim. Jak się pracowało z Jarosławem Kaczyńskim? Często. Nigdy nie mogłam powiedzieć złego słowa. Naprawdę wspominam dobrze naszą współpracę w ramach mojego resortu, kiedy omawialiśmy różne programy czy różne możliwości, które wspierają polskie społeczeństwo. Zawsze było to zielone światło, jeśli chodzi o szefa rządu i nasze rozmowy, czy podczas posiedzeń rządu, czy indywidualne, zawsze kończyły się konsensusem, nie było narzucanych pewnych rozwiązań i to sobie po prostu bardzo cenię. Jak ktoś chce ode mnie usłyszeć coś negatywnego, ja po prostu nie mogę powiedzieć, bo ja osoby oceniam po moich bezpośrednich relacjach, a nie po tych, jak media przedstawiają, czy środowiska plotkarskie. Ale jak widzi pani pana prezesa, który wychodzi w takim ataku, można powiedzieć, furii i o tych mordach zdradzieckich zaczyna perorować w Sejmie, to zastanawia się pani, co się stało? Czy coś złego? Znaczy, osobiście przez ostatnią dekadę nie miałam przyjemności rozmawiania z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, więc trudno mi powiedzieć. Być może są kwestie, które irytują w określony sposób. Może coś się wydarzyło, czy coś się wydarzyło wielkiego, nie wiem, bo widzę jakby, ja oceniam całokształt. Jeśli mogę powiedzieć o polityce gospodarczej realizowanej przez pana premiera Morawieckiego, czy coś, co jest najbliższe mojemu sercu, polityka społeczna związana z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ja bardzo wysoko oceniam te działania, bo widzę tutaj troskę i o polskiego obywatela, polskiego emeryta, polską rodzinę i polskiego przedsiębiorcę, więc nie mam się czego czepiać. Okej. Słyszała dobra zmiana? Jest babka, której się nie ma czego czepiać. Bierzcie ją! Nie dlatego to mówię, staram się. Żarty, żarciki. Pani minister, jeszcze jedna sprawa, o którą muszę też zapytać, bo ten temat wraca co rusz Andrzej Leper i to, jak skończył życie. I znowu się kilka tygodni temu zaczęły pojawiać informacje, że może to nie było samobójstwo, że może ktoś pomógł mu w tym samobójstwie.
że może on za dużo wiedział i ci, którym by to miało przeszkadzać, pomogli mu. Trudna dla pani sprawa, bo to był pani szef, tak? Tak, ja bardzo go robiłam, bardzo ceniłam. Był takim samorodkiem politycznym. Wszystko, co osiągnął, osiągnął dzięki własnej pracy i zaangażowaniu, poświęceniu. Poświęceniu nawet rodziny, bo wiemy, że kiedy jest się politykiem na tak wysokim szczeblu, to jednak wszyscy w to inwestują emocje, czas i tak dalej. Więc bardzo szkoda, że od nas odszedł. Jaki był powód? Trudno powiedzieć. Ja do dzisiaj, jako osoba, która blisko z nim współpracowała, nie jestem proszę w stanie... Proszę zobaczyć, widzą nas. Super, mamy obok widza Onet Rano, który pokazuje telefon, na którym widać panią minister. Brawo. To jest pan z tej, muszę wymienić nazwę, a dobra, nie mogę, niemieckiego samochodu. Tak, niemieckiego czarnego auta. Tak. Przepraszam, bo przetrwałem ważnej kwestii. Oczywiście, tak. Znaczy, kwestia jest taka, że mi się do dzisiaj nie chce wierzyć, że tak silna osobowość, osoba, którą ja znałam, która przeżywała wiele podczas jakby mojej pięcioletniej kariery w samoobronie, że mogła się załamać w momencie, kiedy syn zdrowiał, kiedy pewne aspekty życia politycznego też się, bym powiedziała, stabilizowały. Nie było jakichś długów też nie wiadomo jakich, bo się mówiło o koszmarnych długach Lepera, a to się też okazuje, nie była do końca prawda. I co, facet takiej sytuacji, gdzie mu się, jak pani mówi... Mnie się nie chce wierzyć, ja do dzisiaj mam pewne wątpliwości, oczywiście nie mam żadnych dowodów, ponieważ ostatnie 3 lata, oprócz życzeń na święta, nie miałam jakby przyjemności rozmawiania z panem Andrzejem Leperem. Byłam wtedy na wyjeździe, dużo czasu spędzałam w Indiach, więc moja aktywność tutaj w Polsce była bardzo nikła i nie miałam osobistych jakichś kontaktów na chwilę przed tym, co się stało, ale moje takie, można powiedzieć, taka babska intuicja podpowiada mi, że to jest coś bardzo dziwnego. Ja nie znajduję na moją wiedzę, która w sumie pochodzi z mediów, jakby tej przyczyny, która mogłaby powodować, że on się targnie na własne życie. Nie mieści mi się to w głowie. Kończymy powoli, nie mieliśmy okazji pogadać o Tańcu z Gwiazdami, nie mieliśmy okazji pogadać o Bollywood. Fajne wspomnienia, Bollywood również, przygody. Pani. Jaki był tytuł? Cztery spotkania. Cztery spotkania, tak? Jakby zadzwonił teraz Bollywood, Dear Anna, we would like to have you in another hour production, pojechałaby pani jeszcze pograć trochę w Bollywoodzie? Tak, Tomasz Jacyków już się tutaj... Oczywiście, pomyślałabym, być może bym się zdecydowała. Znaczy ja lubię przygody, lubię wyzwania, aczkolwiek nigdy nie czułam się aktorką. Bardziej traktowałam to jako taką frajdę, taką rozrywkę. Niech dzwonią, a za chwilę muszę to zrobić, jak już pani stąd wyjdzie, a wejdzie Tomek Jacyków, zapytam go, co on sądzi o pani przemianie. Stoi tam już, czai się. Bardzo dziękuję. Będę oglądać. Pani minister, dziękuję, wszystkiego pięknie. Dobrego. Pozdrawiam bardzo serdecznie, pozdrawiam widzów. Świetnie pani wygląda. Dziękuję pięknie. Dziękuję za wizytę. Do widzenia. Do widzenia.